Nowa afera z nowym przywództwem Prawa i Sprawiedliwości. Czy Morawiecki faktycznie będzie prezesem PiS? Poseł Tuska wygadał się w Niemczech. Jak się okazuje, wojna może być naprawdę nieunikniona. Fundacja Rydzyka na liście ministerstwa nie otrzyma dotacji. A na koniec lawina w Tatrach, która mogła skończyć się znacznie gorzej, ale zdarzył się cud. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie o 6.30 i 18.00 macie najświeższe newsy z kraju i ze świata. Ja już nie przynudzam, lećmy z pierwszym tematem. Chodzi o to, żeby obok tego wszystkiego, co dzieje się na scenie politycznej, co budzi zrozumiałe emocje, bo mamy dzisiaj w Polsce proces. Jak duże kłopoty ma PiS, pokazują nie tylko sondaże poparcia dla partii politycznych. W badaniach widać też, że wyborcy są zmęczeni Jarosławem Kaczyńskim. Według najnowszego sondażu, który przygotował Ibris dla Rzeczpospolitej, rezygnacji Jarosława Kaczyńskiego z funkcji prezesa PiS w tym roku chce 66% badanych. Lekko ponad 14% uważa, że to nowym liderem największej partii opozycyjnej powinien być Mateusz Morawiecki. Mniej popularny od byłego szefa rządu jest Przemysław Czarnek, który jest drugim wyborem ankietowanych w roli przyszłego przywódcy formacji. Na kolejnych miejscach są Mariusz Błaszczak, były szef MON, Beata Szydło i Joachim Brudziński. Aż prawie 34% wskazałoby kogoś innego, a ponad 34,5% nie wie, kto powinien zostać nowym liderem PiS. Mateusz Morawiecki ma przechlapane, komentowała Dominika Długosz-Mosa. Mateusz Morawiecki najpierw sam wyskoczył, że chce być prezesem, a teraz jeszcze taki sondaż, więc Morawiecki już nie, dodała Kondzińska. Dziennikarka Wyborczej zwróciła uwagę na wynik byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka, który ma więcej zwolenników niż szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, a przecież Czarnek ma znacznie krótsze doświadczenie w ogólnopolskiej polityce niż były szef MON-u i ledwie od kilku lat stara się być trybunem ludu pisowskiego. Oczywiście, że on ciężko pracuje, ale jednak na tych stanowiskach kierowniczych w PiS jest znacznie krócej niż Mariusz Błaszczak, więc bardzo ciekawa rozgrywka, ale myślę, że Kaczyński na razie nigdzie się nie wybiera, oceniła. No, w sferze kultury, krótko mówiąc, o tym wszystkim to niezależnie od tego, jak będzie się toczyć. Jak już wiecie z artykułu, w tym wyścigu raczej na razie przoduje Mateusz Morawiecki. Nie wyklucza to jednak oczywiście innych kandydatów, jak Beata Szydło czy Przemysław Czarnek, który też staje się coraz bardziej popularny. Jak był na niego taki negatywny hype, taki hejt cały czas sączący się, jak był ministrem edukacji, tak teraz już tym ministrem edukacji nie jest. Ciśnie się nową ministrę edukacji, która ma dość rewolucyjne, jak chyba przystało na ministrów edukacji w Polsce, pomysły, bo wcześniej był, wiecie, Giertych, te mundurki, gimnazja, później likwidacja gimnazjów, teraz znowu brak zadań domowych i lewicowe nauki, więc z umysłami polskich dzieci robi się po prostu taką sieczkę z mózgu, nie? No ale Czarnek już nie jest w rządzie, więc może wykazywać się po prostu merytoryką, wypowiedziami, punktowaniem obecnego rządu, bo nie odpowiada już za ten rząd, więc on też zyskuje obecnie na popularności. Jego szanse są mimo wszystko obecnie raczej największe i można zauważyć pewną tendencję w jego ostatnim zachowaniu oraz działaniach. Mimo tego, że stołek premiera stracił Morawiecki, dalej dość intensywnie bierze udział w polityce, a w mediach pokazuje się niemal tak często jak w okresie wyborczym. Bo pamiętajmy, że jak był premierem, to się praktycznie w mediach nie pokazywał, tylko na konferencjach prasowych i nie wiem, raz na rok może udzielił jakiegoś wywiadu. Podobnie z Tuskiem oczywiście, bo jak jesteś na najwyższym stanowisku w państwie, to oczywistym jest to, że nie chcesz, żeby można cię było, wiecie, znaleźć w chipsach, nie? No ile nie bardziej. To właśnie w wywiadzie dla Radia Z, którego niedawno udzielił, mówił o swoim potencjalnym udziale w tym konkursie życia. No i oczywiście wskazywał też, że liczy na to, że Kaczyński będzie na nim zasiadał jak najdłużej, znaczy nie na Morawieckim, tylko na stanowisku prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Sami jednak raczej wiecie, jak dużą chrapką dla czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości musi być takie stanowisko. Gwarantuje ono wielką władzę i wpływy, bo przecież to prezes partii rządzącej jest tak naprawdę władcą tego kraju, nie? To nie jest tak, że premier ma tak duże wpływy i dowiedzieliśmy się już, przekonaliśmy się o tym zarządów Prawa i Sprawiedliwości ośmioletnich. Właśnie dlatego Morawiecki musi się teraz pokazać z jak najlepszej strony. Najwidoczniej właśnie to robi, angażując się chociażby jak nigdy
w politykę europejską. W czasie wizyty w Brukseli były premier będzie rozmawiał z przedstawicielami europejskich konserwatystów i reformatorów o pakcie migracyjnym, wolnym handlu w Unii Europejskiej oraz wyborach Parlamentu Europejskiego. Polityka europejska będzie ważnym elementem działań zespołu pracy dla Polski. Prawo i Sprawiedliwość chce prezentować swoją agendę w Unii Europejskiej i nie zostawiać tego pola wyłącznie Tuskowi i rządowi, mówi w rozmowie z Wprost współpracownik Mateusza Morawieckiego. No, jak pokazały ostatnie miesiące, relacje z Unią mogą być kompletnie kluczowe dla przyszłości politycznej wielu z naszych przedstawicieli. Wątpliwym jest też fakt, żeby Tusk nie radził sobie tak dobrze, gdyby nie pomoc ze strony kolegów z Unii Europejskiej, którzy przymykają oczy na jego naginanie prawa, że tak to powiedzmy. Czasem trzeba się po prostu dostosować, nawet jeżeli to leży wbrew naszej naturze, albo przynajmniej wbrew temu, jaką łatkę sobie przypinają politycy. Lećmy dalej. И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Гражданин из Санкт-Петербурга не представился. Profesor Paweł Kowal będzie rozmawiał w Niemczech m.in. z ministrem obrony Borisem Pistoriusem, który ostrzegał niedawno, że za kilka lat zostanie zaatakowane któreś z państw środkowoeuropejskich, a nawet Polska. Naszą rolą nie jest straszyć, tu chodzi o mobilizowanie. Opatrzność nam jeszcze raz dała szansę, mówił w TOK FM pełnomocnik do spraw odbudowy Ukrainy. Jak podkreślił profesor Kowal, sprawa wsparcia dla Ukrainy w toczącym się już prawie 2 lata starciu z Rosją jest kluczowa dla bezpieczeństwa naszego kraju. Lecę do Niemiec, będę pewnie też rozmawiał z ministrem obrony Borisem Pistoriusem, który kilka dni temu powiedział, że to może być tak, że za kilka lat zostanie zaatakowane któreś z państw środkowoeuropejskich, a nawet Polska, mówił gość TOK FM. Kowal uważa, że Rosja w perspektywie od 10 do 12 lat rozpadnie się jako imperium, ale ten czas za 2-3 lata będzie strasznie trudny, będą tam straszne konwulsje. To może być szczególnie niebezpieczny moment dla partnerów na Zachodzie, zaznaczył. Dlatego, jak stwierdził, politycy nie mogą sobie pozwolić na wywoływanie w społeczeństwie paniki. Naszą rolą nie jest straszyć. Kiedy ja to mówię, to nie po to, żeby wystraszyć kogoś, kto teraz pije kawę, żeby mu powiedzieć, by sobie, jeśli ma na to środki, kupił mieszkanie w Hiszpanii czy Portugalii. Tu chodzi o mobilizowanie, powiedział rozmówca Macieja Głogowskiego. Profesor Kowal przekonywał, że wobec realnego zagrożenia musimy uzyskać jakąś zdolność do tego, żeby się bronić przed Putinem. A bronić się to znaczy przede wszystkim odstraszać. On musi widzieć, że Europa się ogarnęła w niektórych ważnych dziedzinach, na przykład obrony przeciwlotniczej, produkcji amunicji, i Europa musi być w tym wiarygodna, zaznaczył. На меня похоже и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя. Rosja, drodzy państwo, to się rozpada już od setek lat. Tylko wam coś przypomnę. Liczby ofiar II światowej wyszczególnione w źródłach rosyjskich są następujące. W badaniu Krivoszajewa wymieniono 8 668 400, i to w wyniku II światowej odeszło 6 milionów obywateli II Rzeczypospolitej. Jakoś oba kraje to przetrwały. Liczba tych, którzy stracili życie procentowo względem populacji kraju, jest oczywiście wyższa, bo ta w Polsce sięga prawie 20%, ale nie zmienia to faktu, że i tak mówimy o dużych, o dużo większych liczbach niż te, które podają nam media i które dotyczą właśnie konfliktu na Ukrainie. Mowa jest o 200-300 tysiącach Rosjan na grudniowe szacunki. Wydatki oczywiście są tak samo jak były podczas dwóch światowych, gdy Rosja miała najwięcej ofiar, a i jeszcze w jakiś sposób wspierała budowę bloku wschodniego, tak na swój rosyjski sposób, wiecie, nie? Jakie są więc podstawy, by sądzić, że Rosja teraz się rozpadnie w wyniku takich warunków? Raczej niewielkie. Nie możemy oczywiście tego wykluczyć, aczkolwiek mowa o kraju, który przez ostatnie dziesięciolecia bogacił się niezwykle intensywnie w oparciu o swoje własne surowce, którego budżetu pewnie nawet nie jesteśmy w stanie oszacować, bo każdy jeden z tych szacunków będzie zaniżony, zwłaszcza jeśli biorą się za to zachodnie instytucje, które mają interes w tym, żeby podkopywać wizerunek Rosji. Rosja się raczej nie obawia. Straszy każdy jeden kraj, który w jakikolwiek sposób zajdzie im za skórę. Nie ma też większych powodów, by uważać, że środkowa Europa jest teraz na celowniku tego mocarstwa. Jeżeli już to do jakiegoś konfliktu dojdzie, to najpewniej uderzą w jakąś bardziej przystępną
i słabszą jednostkę. O takiej Mołdawii na przykład media donosiły ostatnio dość głośno. Przykładowo w ten sposób. Rosja może próbować destabilizacji Mołdawii, Mołdawii wykorzystując operację pod fałszywą flagą w separatystycznym Naddniestrzu. Pisze w najnowszym raporcie Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Dzięki temu mogłaby m.in. osłabić eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Czy nie byłoby to dla nich po prostu wygodniejsze? Kraj nie należący do Unii militarnie i gospodarczo bardzo słaby. Rosja zrobi to, co będzie chciała. Najpewniej nie dowiemy się tego z szacunków mediów, no ale tam mieliby łatwiej przejąć po prostu władzę. Bo w jaki sposób oni przejmują władzę? No właśnie w taki, że najpierw prowadzą jakiś konflikt z obecnym rządem, narzucają narrację, że tam są naziści, w ogóle źli ludzie, korupcja się sączy i tak dalej. Później zapychają to wszystko pieniędzmi. Im mniejszy kraj, tym łatwiej to zapchać pieniędzy, bo 40-milionowa Polska nie byłaby taka łatwa w tym zadaniu. I jak już nafaszerują ich pieniędzmi, no to wtedy ludzie tak dostrzegają, o, w sumie to nie tak źle się żyje pod okupacją rosyjską. Może jednak to było w porządku. Skąd my to znamy? Następny temat. To jest współczesny męczennik. Mediów. Media to zrobiły. Media to zrobiły. I media tak robią. I nie dajmy się, katolicy. Na liście podmiotów, którym wstrzymano wypłaty w ramach Funduszu Sprawiedliwości, znalazła się Fundacja Lux Veritatis, której współzałożycielem jest Tadeusz Rydzyk. Lista organizacji, które nie otrzymają pieniędzy, została opublikowana na stronie funduszu. Decyzja w sprawie m.in. Fundacji Tadeusza Rydzyka to następstwo wcześniejszej decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości o wstrzymaniu wypłat z funduszu. TVN24 informował, że Prawo i Sprawiedliwość przekaże Fundacji Veritatis niemal 370 tysięcy złotych. Oficjalnie fundusze te mają opłatą za transmisję na żywo mszy świętych. Media i instytucje powiązane z zakonnikiem z Torunia od wielu lat były hojnie wspierane przez obóz poprzedniej władzy. Jednym z beneficjantów była właśnie Fundacja Lux Veritatis. 27 grudnia zostały wstrzymane wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości. Od tego dnia każda płatność przed zrealizowaniem podlega analizie merytorycznej i nie zostanie wykonana bez indywidualnej zgody. Poinformowało w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości. Wśród podmiotów, którym wstrzymano wypłaty, jest m.in. wspomniana Fundacja Lux Veritatis. Powodem prowadzonego audytu jest ustalenie, czy przyznanie konkretnych dotacji jest zgodne z zadaniami funduszu oraz zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, takimi jak jawność, oszczędność czy celowość. Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym i powinien finansować wyłącznie precyzyjnie wskazane zadania państwowe. Czytamy w komunikacie. A teraz wszystko się pokręciło i my się trzęsiemy. I myślę, że w Kościele powinniśmy się nie bać i upominać się o sprawiedliwość. Fundacja Lux Veritatis miała w tym roku otrzymać 2 308 800 zł. Łącznie do końca 2026 fundacji miało zostać wypłacone 7 178 000 i 28 zł. Stowarzyszenie Fidei Defensor miało w tym roku otrzymać 1 477 333 zł. No, jakby nie było, jest to całkiem spora sumka, nie? Jakbyście byli ciekawi, na co dostaje ta fundacja pieniądze, no to ta fundacja zajmuje się działaniami głównie o charakterze religijnym, edukacyjnym i medialnym. Jej działalność jest ściśle związana z Tadeuszem Rydzykiem, z jego osobą, który jest jej założycielem. Fundacja jest znana przede wszystkim z powiązań z Radiem Maryja oraz telewizją Trwam. No i wiecie, zajmują się głoszeniem bardzo ważnych wartości chrześcijańskich, edukacją religijną i informowaniem o bieżących wydarzeniach z perspektywy właśnie katolickiej, której jakby nie było, trochę zaczyna chyba brakować w Polsce. No i takie z takiej ryzykowej perspektywy katolickiej. To też nie jest taka stricte katolicka. Jest to w dużej mierze taka działalność, która polega na relacji Kościoła z polityką. Państwo dawało pieniądze, a Rydzyk raz na jakiś czas powiedział o partii rządzącej bardzo dobre słowo, które później przekładało się na wybory. Ma oczywiście parę ważnych celów, o których nie należy zapominać. Pewnie najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby po prostu rozdzielenie jej pewnych ról i finansowanie tych elementów, które nie powodują, że spółka staje się polityczno-religijna. Miała ona z tego tytułu na swoim koncie właśnie sporo kontrowersji, które mogły spowodować oburzenie dla tych nowo narodzonych wyborców koalicji. 26 września 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbywa się rozprawa apelacyjna dotycząca Fundacji Lux
Veritatis, z którą toczymy spór o wydatki ze środków publicznych, pisze sieciobywatelska.pl. Wystarczy przedstawić kilka takich nagłówków i wychodzi na to, że Fundacja Rydzyka to czysta mafia i same przestępstwa. Bardzo to ostatnio popularne, by pokazywać tylko jedną stronę barykady, nie? Lećmy dalej. Trzydziestego stycznia w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach zeszła lawina. Śnieg porwał jednego turystę. Okazuje się, że mężczyzna miał ogromne szczęście w nieszczęściu, ponieważ doznał jedynie lekkich otarć i potłuczeń, choć, jak poinformował TOPR, obryw śniegu miał aż 2 metry grubości. Potęgę lawiny uchwycono na zdjęciach. Czy cuda się zdarzają? Patrząc na zdjęcia udostępnione przez ratowników TOPR w mediach społecznościowych, z całym przekonaniem można odpowiedzieć na to pytanie twierdząco. 30 stycznia TOPR otrzymało informację o zejściu kolejnej lawiny. Tym razem śnieg porwał turystę w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Ratownicy dowiedzieli się o tym zdarzeniu od 2 narciarzy skiturowych, którzy widzieli, jak lawina deskowa spadła z Miedzianego na stronę Wielkiego Stawu, porywając idącego przed nimi samotnego turystę. Nie trudno sobie wyobrazić, jaki mógłby być finał tego zdarzenia. W ostatnich dniach wielokrotnie słyszeliśmy podobne historie, ale w tym przypadku turysta może mówić o prawdziwym cudzie. Na miejscu okazało się, że porwany przez lawinę turysta cudem został wyrzucony poza główny nurt spadających mas śniegu, relacjonują ratownicy TOPR. Naprawdę wspaniała nowina. Człowiek przeżył i ma się całkiem dobrze, jak wiele farta trzeba mieć, żeby w momencie, kiedy siła twoich mięśni i szansa przetrwania staje się całkowicie zależna od warunków pogodowych, a i tak nie ponieść żadnych większych obrażeń. Większość osób nawet nie będzie miała na szczęście okazji czegoś takiego zobaczyć na własne oczy, no i teraz ma tylko jedno do zrobienia. Z takim fartem kupon w Totka już na pewno siądzie. Chociaż nie, bo chyba już wykorzystał swoje szczęście do końca życia.